Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Program W Punkt, Katarzyna Głuska i zgodnie z zapowiedzią pan profesor Piotr Grochmalski jest już w połączeniu z nami. Widzimy się, słyszymy. Witam serdecznie, panie profesorze. Wydarzenia, ten napad Hamasu, przynajmniej na razie przede wszystkim Hamasu. Zobaczymy, kto jeszcze przyłączy się do tego napadu, bo w mniejszym stopniu już pojawił się dżihad i pojawił się Hezbollah, ale na razie jest to przede wszystkim Hamas na Izrael. On brutalnością przekierował uwagę, mam wrażenie, uwagę świata z Ukrainy właśnie na Bliski Wschód, na sytuację na Bliskim Wschodzie. Panie profesorze, z czym mamy tak naprawdę do czynienia? Bo to nie jest tak, że Hamas się nagle obudził i postanowił zorganizować rajd na Izrael. Widać, że to była operacja bardzo dobrze przygotowana. Każdy, kto dobrze obserwuje działania tej organizacji terrorystycznej, wie też, że to były działania, które do tej pory przez nią w takiej skali nie były stosowane, więc tu bezspornie tam musiało dojść do jakichś bardzo intensywnych szkoleń i doposażenia, żeby taka akcja mogła mieć miejsce. Jak pan profesor patrzy, z czym mamy tak naprawdę do czynienia? O co chodzi w tym? Z czym mamy do czynienia? Z operacją, która była kontrolowana, nadzorowana i ostateczną zgodę związaną z wyznaczonym terminem wydał lider Al-Quds, takiego bardzo elitarnej formacji wchodzącej w skład Korpusu Strażników Rewolucji, a więc formacja irańska podlegająca bezpośrednio kierownictwu duchowemu tego państwa. Esmail Ghani, który jest na czele tej formacji od momentu, kiedy Sulejmani został, jak pamiętamy, skutecznie zlikwidowany, jest człowiekiem, który rzeczywiście prowadzi taką bardzo rozległą politykę, jeśli chodzi o wspieranie różnego rodzaju ugrupowań praktycznie w kilku takich strategicznych kierunkach, no ale jednym z nich jest właśnie autonomia palestyńska, Jordania czy Liban. Przy okazji oczywiście wspieranie Hezbollahu, ale także islamskiego dżihadu w ramach tego ugrupowania, które, jak wiemy, także uczestniczyło w tej operacji. Jest to z pewnością operacja długo przygotowywana. Ja tu zwrócę uwagę na intensywność także działań ze strony Kremla, ze strony Rosji. Takie duże pierwsze spotkanie, które nastąpiło z kierownictwem politycznym Hamasu, nastąpiło tuż po klęsce w tej pierwszej fazie wojny w 2022 roku. Kiedy rzeczywiście na zaproszenie Kremla przybyli ci najważniejsi ze struktur politycznych, łącznie z Arorim, ten, który jest zastępcą, ten, który ostatnio mówił, że oni mają bardzo silny atut w postaci tych 130 jeńców wziętych i przetrzymywanych w Strefie Gazy. Ale on odpowiada też kierunkowo za zachodni brzeg, za bojówki Hamasu tam dyslokowane, które grają nieco na nosie Al-Fatahowi. W związku z tym był mocno grany taki scenariusz, że ewentualnie te wydarzenia mogą wysadzić powietrze, czy mogą doprowadzić do uaktywnienia zachodniego brzegu. Łącznie to byłoby wtedy ponad 4,5-5 milionów ludzi. A więc znacząca liczba w stosunku do liczby mieszkańców Ale Izraela. Panie profesorze, ja wejdę w słowo i dopytam, bo tak jak wspomniałam, no to działanie, na pewno ta operacja dużo bardziej, nieporównywalnie bardziej skomplikowana niż wszystko to, co do tej pory Hamas przeprowadzał. To nie są ludzie i to nie są ludzie, którzy takie środki mogliby sami zdobyć. Strefa Gazy jest biedną, zależną całkowicie od Izraela enklawą.
która no, po prostu potrzebuje pomocy z zewnątrz, bo sama wewnątrz niczego nie tworzy. Tam są warunki katastrofalne do życia. W gruncie rzeczy właśnie przez ten Hamas, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci ludzie mieszkali w innych okolicznościach, w innych warunkach, ale wmawia im się, że oni są uchodźcami i mają czekać na to, aż będą się mogli przenieść te, nie wiem, 5 czy 10 kilometrów dalej, bo to tak jest przedstawiane tym biednym ludziom. Więc kto tak naprawdę jest na końcu tego sznureczka? No bo mamy Hamas, a później kto jest na końcu? Bo ten ktoś na końcu po pierwsze dał sprzęt, dał możliwości, wyszkolił, nauczył, bo to wcale nie jest takie proste, zorganizował, no i te tysiące rakiet pozwolił wystrzelić w stronę Izraela. Pierwszego dnia liczba rakiet, które zostały wystrzelone w kierunku Izraela w tych pierwszych godzinach, ona przewyższyła, zdaje się, że ten roczny bilans w ogóle ostatniego roku, więc ktoś to wszystko przygotował i to jako żywo nie ci, którzy tam siedzą w tej Gazie. No, większość systemów rakietowych budowana przez Palestyńczyków, przez Hamas, to są konstrukcje bardzo mocno wsparte o myśl irańską albo bezpośrednio konstrukcje irańskie S-55, J-80, J-90, 3M-320. No, w zasadzie oni ostatnio zbudowali Ajasz, który jest dedykowany, sama nazwa dedykowana jest człowiekowi, który był wyszkolony między innymi przez Hezbollah do takich działań o charakterze brutalnej dywersji właśnie przez Ajasza, inżyniera tego, który został wyeliminowany w 1996. Ale on stworzył całą grupę swoich następców, no właśnie między innymi Muhammada Dejfa Masriego, tak naprawdę tego, który dowodził całą tą operację. On był z kolei szkolony jeszcze przez Sulejmaniego, ale tak naprawdę no, między innymi przez Ganiego na końcu tej układanki jest Khamenei, czyli ten, który tak naprawdę bezpośrednio jest tym, który odpowiada za Korpus Strażników Rewolucji, a więc to najbardziej zdyscyplinowane narzędzie do realizacji polityki Iranu, także w Azji Środkowej, w Pakistanie, w Turcji. To jest naprawdę potężna machina. No, między innymi dlatego Sulejmani został zlikwidowany, bo oni przygotowywali wówczas taką operację w trakcie zgrywania pewnych elementów. Jak pamiętamy, Amerykanie go skutecznie wyeliminowali. Później pamiętamy te wszystkie wydarzenia z tym związane. Natomiast dalej, idąc tym tropem, dochodzimy do Kremla, dochodzimy do Putina, a więc do tych intensywnych spotkań z, nie tylko na szczeblu politycznym, ale także na szczeblu organizacji bojowych, bo nawet w samym sposobie, w jaki przeprowadzona była ta operacja, także typ uzbrojenia charakterystyczny dla Hamasu wskazuje na daleko idącą współpracę z rosyjskimi instruktorami, co zresztą ciekawe, główna narracja w tej chwili Kremla skupiona jest na tym, żeby rzekomo trzymać równy dystans wobec dwóch stron, no i zachęcać ich do zawarcia jak najszybszego pokoju, ale z drugiej strony TASS informuje, że meczet Kadyrowa imienia Ahmada Kadyrowa nie został zniszczony, tak jak podawały niektóre media izraelskie. Stoi, to jest jeden z największych meczetów, zresztą Kadyrow, syn Ahmada Kadyrowa, uroczyście uruchamiał, odsłaniał ten mecz w 2014 roku, więc te relacje z diasporą rosyjską, która głęboko przeniknęła, szczególnie ta ostatnia fala, ta, która właśnie zaczęła przybywać po 2014 roku, a więc po agresji Rosji na Ukrainę. I to jest ta ponad 120-tysięczna migracja w ramach tych, no, w granicach 1 350 000 fal Rosjan, którzy dzisiaj stanowią bardzo istotny element, 1/5 mniej więcej populacji Izraela, bardzo dziwny, funkcjonujący gdzieś w takich enklawach, które się
nie łączą. Oni zupełnie wyraźnie odróżniają się. Enklawy, w których widzimy język, słyszymy język rosyjski, widzimy rosyjskie bukwy. Więc to jest naprawdę dziwne środowisko, potężnie wspierane przez Putina. To są ludzie dużych pieniędzy, no, między innymi Michał Friedman, ten człowiek z najbliższego otoczenia Putina, czy Abramow, ludzie też znany nam bardzo, Moshe Kantor, ten, który chciał nabyć nasze Azoty, który prowadził tutaj bardzo intensywne działania, z drugiej strony... A też kreator działań takich antypolskich w Izraelu, bo to też warto o tym pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Musimy postawić kropkę. Na pewno do tego tematu będziemy powracać, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ta historia nagle się skończyła. Ona na pewno jeszcze będzie miała ciąg dalszy i to dramatyczny ciąg dalszy, niestety. Pan profesor Piotr Grochmalski był gościem Telewizji Republika. Serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za tę część wspólnie spędzonego wieczoru. Oczywiście wieczór w Republice trwa. Proszę z nami pozostać i do zobaczenia.